Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo trzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedźcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, Niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomoreńskiej drżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto Słowo Pańskie. przejduch Duchu Święty przez serce Maryi, abyśmy szli i głosili to, co Chrystus chce, abyśmy przekazywali pokój Boży. Abyśmy czuwali, modlili się sercem nad wszystkimi ludźmi za cały świat. Przejdźmy, abyśmy darmo oddawali to, co od ciebie otrzymaliśmy. Salam alaykum, malachem ho lachenon, i hamal halachenu Warto zatrzymać się nad kolejnym pięknym tekstem z Księgi Proroka Ozeasza, z pierwszego czytania. Bo sam Pan mówi do Izraela, mówi o tym, że miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. I syna swego wyzwałem z Egiptu. Mówi tu o początkach. Historii narodu żydowskiego, kiedy naród był jeszcze bardzo mały i słaby, podobny do małego dziecka. I Bóg troszczy się o Izraela od początku. Troszczy się o swój umiłowany lud i nazywa swój lud również swoim synem. Syna swego wezwałem z Egiptu, czyli uwolniłem z Egiptu. I wezwałem z Egiptu do ziemi obiecanej. Bóg więc swojego syna, swój naród wyzwala. Egipt, czyli miejsce ciemności, grzechu, zniewolenia, opętania. Czyli Bóg tak bardzo miłuje, że uwalnia, że przynosi pocieszenie i błogosławieństwo dla swojego dziecka, dla swojego syna, dla Izraela. Ale Bóg wydaje się tutaj narzekać i skarżyć się na swój lud. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i Bożkom palili kadzidła. Czyli im Bóg bardziej ujawnia swoją miłość, wzywa, prosi, przemawia do swojego ludu, to ten lud... Zachowuje się w sposób irracjonalny. Jeszcze bardziej, jeszcze dalej odchodzi od swojego Boga. Tak jakby nie chciał mieć ze swoim Bogiem nic wspólnego. Składa ofiary różnym Bożkom Pogańskim, szczególnie Baalom, pali kadzidła czyli wykonuje czyny, które są ohydne, straszne w oczach Boga. To jest rodzaj zdrady. Cudzołóstwa duchowego, religijnego. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że przewracałem im zdrowie. Czyli znowu tutaj Bóg mówi, że jest ich ojcem, że tak jak ojciec uczy małe dziecko chodzić. Tak jak bierze na swoje ramiona, przytula, tak samo czyni Bóg. Od początku uczył wszystkiego swój naród. Efraim to też inne imię narodu wybranego. On od początku czuwa nad nimi, troszczy się o nich, a oni tego nie rozumieją. Oni tego nie chcą. Za każdym razem, kiedy chorują, przewraca im zdrowie. A choroba w przypadku narodu to bałwochwalstwo, to rodzaj choroby duchowej. A więc Bóg uwalnia i uzdrawia z choroby bałwochwalstwa, bezbożności i pogaństwa. Daje im zdrowie duchowe, czyli miłość do siebie, wierność względem siebie. On im to daje, ale oni nawet też tego nie chcą. Nie chcą miłować swojego Boga. Nie chcą być wierni Panu, chociaż zawczęczają Mu wszystko, a bożki pogańskie nic czego ich nie nauczyły, nie dały, bo są martwe, bo ich nie ma. One zostały stworzone przez ludzi, przez naród. Pociągnąły ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Bóg wie, że ludzie reagują na miłość. Bo przecież takich stworzył, że są podatni na objawy miłości, na gesty miłości, że jedyne więzy, które pociągają ludzi, to delikatne więzy miłości, ale nie ludzkiej, tylko Bożej. Bo często miłość ludzka jest zniewalająca, uzależniająca, nawet może prowadzić do destrukcji, bo ktoś jest tak zniewolony drugą osobą, że ta druga osoba to wykorzystuje. Prowadzi to do to zniewoleń, nawet też do zniewoleń na tle złego ducha, bo tam, gdzie jest chora, zła miłość, tam pojawia się zło. Ale tam, gdzie jest piękna miłość Boga, tam są delikatne, piękne więzy, ale nie kajdany miłości. Czyli miłość powoduje to, że człowiek łączy się z Bogiem. I łączy się również z drugim człowiekiem, jak to jest w przypadku... Więzami miłości, małżeńskiej, ale najważniejsza jest więź miłości z Bogiem. Bo Bóg chce, żebyśmy z nim byli połączeni tymi więzami wiernej miłości, pokornej, oddanej i ofiarnej. Bo Bóg pierwszy dał wyraz tej miłości, dowody swojej miłości, wzór i pokazuje nam, jak łatwo jest go kochać. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę? Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. I znowu tutaj nawiązanie jest do gestów, tym razem, matki, matczyne gesty miłości. Matka swoje dziecko obmywa, przebiera, karmi. Podnosi do swojego policzka, całuje. E, wszystkie te gesty. Czyni z miłości i dlatego, że kocha. Nie oczekuje od, niczego od dziecka, oprócz tego, żeby to dziecko przyjęło te wszystkie objawy miłości, żeby było wdzięczne, żeby przyjmowało e, tą posługę miłości, bo matka względem dziecka, tak samo ojciec, wykonują posługę miłości. To jest służba dla dziecka. Małe dziecko nie jest w stanie przecież nic zrobić dla swoich rodziców. On tylko może przyjmować troskę, miłość, opiekę nad sobą. <laughs> Więc jest to posługa miłości. Dlatego Bóg właśnie pokazuje, że ja wam służę. Jestem jak ten, kto jest waszym sługą. Że nie wszystko dla waszego dobra. <laughs> miłość moja wyraża się w tych wszystkich gestach, objawach czułości względem was. A wy tym gardzicie. A wy tego nie przyjmujecie. Małe niemowlę bez opieki rodziców, szczególnie matki, umiera, choruje, umiera. E, więc dziecko nieustannie potrzebuje cały czas opieki swoich bliskich, swojej matki. Tak samo Izrael i tak samo my. Gdyby Bóg nie kochał nas, gdyby Bóg nie troszczył się o nas, to by nas nie było. Albo byśmy chorowali i umierali. Ale Bóg nieustannie każdego dnia wylewa na nas swoją miłość, objęty czy o tym wiemy, czy nie. Ale jeżeli wiemy o tym, to tym lepiej. Jeżeli wiemy i rozumiemy, że Bóg nas miłuje, powinniśmy być mu wdzięczni za to. Powinniśmy Bogu powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za te wszystkie objawy Twojej miłości czułości względem mnie, za to, że troszczysz się o mnie że stworzyłeś mnie, odkupiłeś i pragniesz mojego szczęścia w niebie. Pragniesz mnie umieścić w niebie, w swoim sercu. Dziękuję Ci, Ojcze, że karmisz mnie, że schylasz się ku mnie, że podnosisz do swojego policzka, że uczysz mnie chodzić, że bierzesz mnie na swoje ramiona, że pociągasz mnie więzami, nie ludzkimi, ale więzami miłości boskiej. A ja chcę być połączony z Tobą tymi więzami. Tak powinienem się modlić, tak? Powinienem mówić do mojego Pana, do mego Ojca, do Tego, który mnie umiłował bardziej niż moi rodzice. Moje serce się na to wzryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu. Jafraima już więcej nie zniszczę. Czyli Boże serce, serce wzryga się przed karaniem nas. Bóg nie chce nas skarać, nie chce karać ludzkości. Ale niekiedy jest to potrzebne? Bo widzimy, jak ludzkość gardzi Bogiem, jak bruźni, jak żyje w takim nieustannym akcie bluźnierstwa, świętokradztwa, pogardy do Boga. Dlatego Pan Bóg, żeby ludzie się opamiętali, żeby zwrócili się ku Niemu, niekiedy niestety musi karać, doświadczać bardzo boleśnie. Aby ludzie zaczęli wołać i przepraszać i załować za swoje grzechy. I chce ich również chronić od, od ognia piekielnego, od piekła. Dlatego niekiedy są te kary, często na całe narody, albo na cały świat. Nikt również na poszczególnych ludzi. Ale Bóg nie chce tego czynić. Rozpalają się Jego wnętrzności i chce wybuchnąć płomień Jego nie gniewu. Ale miłości i miłosierdzia, i chce nas ten płomień miłości i miłosierdzia oczyścić, wypalić zło. Nie chce nas niszczyć, ale uchronić od zła, ocalić, zbawić. A więc każdy z nas jest jak duchowy Izrael, jak duchowy Efraim. Albowiem Bogiem jestem nie człowiekiem, pośród ciebie jestem ja, święty i nie przychodzę, żeby zatracać. Czyli Bóg mówi, nie jestem jak człowiek, który z byle powodów się gniewa i karci i dokucza i dręczy i wykorzystuje. Ja jestem Bogiem. Ja kieruję się moją miłością do Ciebie. Jestem po to, żeby przyjść do Ciebie, ja święty, i żeby Cię pomóc, nie zatracić. Ale jak sam Chrystus powiedział, że nie przyszedł na ziemię, na ten świat, aby świat potępić. Aby świat zbawić, a więc są to słowa Jezusa. Jezus przychodzi do mnie, aby mnie ocalić i zbawić. Czy przyjmę Jego serce, Jego wyciągnięte dłonie w moim kierunku? Czy powiem, Boże, potrzebuję Ciebie, wybacz mi? Czy wzgardzę moim Bogiem? Czy odrzucę Go, mimo że tak bardzo mnie miłuje? Ale to byłoby szaleństwo. Lepiej, żeby przyjąć szaleństwo Bożej miłości niż popełnić szaleństwo odrzucenia Boga. Bóg kocha mnie szaloną miłością, a więc przyjmuję go. I odpowiadam na tą miłość też, miłością szaloną, czyli sprzeciwiam się temu światu i wybieram Boga. To jest szalona miłość.